Pani przewodnicząca, dzisiaj sesja absolutoryjna. Wiem, że będzie pani czytała oświadczenie przed tą sesją. Proszę powiedzieć pokrótce, czego ono będzie dotyczyło? To jest moje oświadczenie i właściwie taki protest i sprzeciw przeciwko temu, co miało miejsce w ciągu ostatnich kilku dni. A informacje i sygnały takie do mnie napłynęły od radnych, że były naciski ze strony pana burmistrza, by głosowali za absolutorium, a są to radni, którzy są zatrudnieni w jednostkach Urzędu Gminy. Jak wyglądały te naciski? Radni byli zastraszani, czy jak to wyglądało? Jeśli chodzi o zastraszanie, to no, na pewno tego nie powiem, ponieważ ja nie byłam świadkiem tych rozmów, natomiast radni tylko sygnalizowali, że coś takiego miało miejsce. Oświadczenie, które odczytam, w całości odda to, co mam do powiedzenia na ten temat. Jestem zbulwersowana i bardzo poruszona tą sytuacją. No cóż, to było po prostu przez pana burmistrza zbieranie głosów za absolutorium. Ale w taki sposób takich rzeczy się nie robi, bo to jest po prostu niezgodne z prawem. Pani przewodnicząca, jaki wynik pani dzisiaj przewiduje? Czy burmistrz dzisiaj otrzyma absolutorium? Z moich informacji wynika, że nie. Natomiast wszystko się okaże już na sesji, jak radni zagłosują, bo ja nie mogę odpowiadać za wszystkich radnych, tak? Jest wolność, jest demokracja, każdy ma prawo do swoich własnych decyzji. No ale zobaczymy. Otwieram 32. sesję Rady Miejskiej w Świebodzicach. Witam panie i panów radnych. Witam pana burmistrza. Proszę państwa, zanim przejdziemy do procedowania porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, jestem zmuszona poinformować wszystkich radnych oraz mieszkańców Świebodzic o bulwersujących sytuacjach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, a które związane są z dzisiejszą sesją absolutoryjną. Moje oświadczenie, proszę państwa, brzmi: od kilku dni dochodzą do mnie bardzo niepokojące sygnały dotyczące potencjalnego wywierania nacisków na opozycyjnych radnych, których próbuje się w ten sposób przymusić do określonego zachowania podczas procedowania uchwał dotyczących udzielenia burmistrzowi miasta wotum zaufania oraz absolutorium z wykonywanych obowiązków. Jest to sytuacja, proszę państwa, skandaliczna i niespotykana w naszym mieście od wielu lat. Próba podważenia niezależności członków Rady Miejskiej zasługuje na jednoznaczne potępienie. Przedstawiciele władzy wykonawczej w Świebodzicach powinni się bronić zdobytymi osiągnięciami i pracą na rzecz lokalnej społeczności, a nie wywieraniem presji wobec osób, które negatywnie oceniają sytuację naszej gminy. Zdarzenia, o których mówię, jak państwo się zapewne domyślacie, nie odbyły się zapewne bez wiedzy władz lokalnych. Komentarz w tym momencie jest zbędny. Przypomina mi to, proszę państwa, czasy słusznie minione, do których mieliśmy już nigdy nie wracać. Pragnę przypomnieć wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej sesji, że wykorzystywanie zależności służbowych, naciski, na wywieranie nacisków jest nie tylko naganne, ale także niezgodne z prawem. Możemy różnić się w swoich poglądach, nie zgadzać się ze sobą, ale nasze postępowanie powinno mieścić się w granicach prawa i szacunku dla drugiego człowieka. Proszę państwa, za kilka dni będziemy obchodzić 40. rocznicę powstania ruchu społecznego Solidarności, a sytuacja, do których dochodzi w naszym mieście, cofają nas do czasów ludzi i metod, które z tym ruchem i jego ideałami są zupełnie sprzeczne. Przepraszam, ale... Panie burmistrzu, jako przewodnicząca Rady Miejskiej zapowiadam, że będę stanowczo reagować i stawać w obronie radnych, którzy stają się ofiarami nieczystych zagrywek ze strony rządzących miastem. Będę bronić niezależności Rady Miejskiej jako organu stanowiącego i nie pozwolę, by jakiekolwiek decyzje radnych były podejmowane na podstawie wywieranej presji. Każdy radny, proszę państwa, sprawując swój mandat w imieniu mieszkańców Świebodzic ma prawo do realizowania swojej działalności w zgodzie z własnym sumieniem i z poszanowaniem zagwarantowanej ustawowo niezależności. Proszę państwa, żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju. Dlatego jako przewodnicząca Rady Miejskiej żądam zaprzestania praktyk, które godzą w dobre imię świebodzickiego samorządu. Proszę państwa, tym oświadczeniem
chcę powiedzieć, że naprawdę coś takiego nie powinno mieć miejsca. Panie burmistrzu, jak by się pan chciał do tych oświadczeń odnieść? Pani redaktor, szanowni mieszkańcy, odczytanie oświadczeń nie świadczy o tym, że ktokolwiek z tymi ludźmi rozmawiał. Jeżeli chodzi o pracowników, akurat dwóch pracowników, którzy są pracownikami radnymi, jeżeli z prawnymi się rozmawia, z wszystkimi radnymi należy rozmawiać, nie rozmawiając z wszystkimi radnymi, niezależnymi, z wszystkimi radnymi, którzy chcieli ze mną rozmawiać. Jeśli chodzi o budżet, uważam, że przed podjęciem absolutorium, przed podjęciem decyzji o udzielenie wotum zaufania, należy rozmawiać. Jeżeli opozycja nie kwapiła się do tego, żeby rozmawiać z burmistrzem przed sesją, ja rozmawiając indywidualnie z radnymi, których zapraszałem, bulwersujące jest to, że naciskamy. Przecież radny ma swoją wolę podnieść rękę, zagłosować za tak lub nie. Nikt ale profity nie... podobno były oferowane. W żadnym wypadku. Pani redaktor, tutaj jest kłamstwo, szanowni państwo. Żadne profity nie były, ja uważam, i nie będą nigdy. I nie będą nigdy. Oświadczenie tutaj mogę w tej chwili złożyć, proponowane żadnemu radnemu. Żadnemu. Proszę bardzo, jeżeli któryś radny ma, tak jak to powiedział swego czasu pan Łukasz Kwadrans, proszę zgłosić do prokuratury, do organów ścigania. Ja jestem za tym, żeby to zgłosić i pokazać, jakie przyczyny były. Jeżeli ktoś ma świadków, ja w tym nie uczestniczyłem, ani żaden urzędnik tego urzędu. Panie burmistrzu, dzisiaj dla pana bardzo ważna sesja. Jakie ma pan przeczucia? Będzie to absolutorium, czy nie będzie? Szanowni państwo, pani redaktor, jeżeli ja tak naprawdę miałem problem w tym roku z uchwaleniem budżetu i wiemy doskonale, że Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu musiała na posiedzeniu uchwalić budżet gminy Świebodzice, to sądzi pani, mając mniejszość w Radzie, że Rada, która jest w opozycji do burmistrza, udzieli absolutorium burmistrzowi miasta? To, co powiedział pan radny Pantal, zwrócił się do radnych, żeby mówili swoim głosem, a nie głosem, który mówi jako klub radnych, jako radni, którzy są radnymi opozycji. W swoim oświadczeniu przed chwilą powiedział pan, że był pan przez ludzi współpracujących w Radzie z burmistrzem naciskany. Jak to wyglądało? Momentami było, że telefonicznie byłem, po prostu dostawałem tak zwane, może jakby to nazwać, propozycje telefoniczne, znaczy przekonywanie, że nie propozycje, może przekonywanie, żebym jednak głosował. Ale czym próbowano pana przekonać? Jakich argumentów używano? Że mogę coś uzyskać. Na przykład co? Żebym się dogadał z burmistrzem, że mogę wykorzystać to, że jestem w komfortowej sytuacji na zasadzie takiej, że mam możliwość zagłosowania albo przeciw, albo za, z racji z tego, że jestem radnym niezależnym, po prostu, że mogę coś uzyskać. Jakieś profity, tak? Ciężko mi powiedzieć, może tak, nie? Nie zgodził się pan? No oczywiście, że się nie zgodziłem. Nie, dlaczego? Ja nie wyrażam na takie coś zgody. Jestem radnym niezależnym. Zostałem wybrany na radnego przez mieszkańców, nie przez burmistrza i działam na rzecz mieszkańców, a nie burmistrza. Był pan naciskany? Nie. Ja nie byłem naciskany. Natomiast jest to tak głęboko i bulwersująca sprawa, że pewnie będzie miała jakiś wymiar i dalszy ciąg, ponieważ na dzisiaj nie jestem poinformowany o szczegółach, prawda, ile osób było w ten czy w inny sposób naciskanych czy nagabywanych. Ale jakieś kroki prawne rozważacie państwo? My jakby klub, tak, pod tym kątem, nie jesteśmy na razie jakby podmiotem w żaden sposób. Dzisiaj się z oświadczenia pani przewodniczącej o tej sytuacji dowiedzieliśmy. Nie będę jakby ukrywał, że również przynajmniej jedna czy dwie osoby nam taką sytuację przedstawiły. Natomiast to dopiero myślę, że jest kwestia jakby całej Rady, czy na pewno prezydium i na pewno jakby i deklaracji pani przewodniczącej, że tego typu sytuacje nie mogą mieć miejsca,
nie mogą mieć miejsca w przyszłości, ale myślę, że i ta sytuacja, która nastąpiła, powinna być jeszcze jednak pogłębiona i bardzo, bardzo bym powiedział transparentnie wyjaśniona. Czy do Pana też ktoś przychodził, też Pana namawiał? Znaczy ja osobiście takich nacisków nie doświadczyłem, ponieważ moje stanowisko wobec tego, czego dokonuje Pan Burmistrz, jest od samego początku jednoznaczne i nigdy nie chciałem w ten sposób rozmawiać. No osobiście też doznałem wielu upokorzeń podczas działalności, natomiast nie były to bezpośrednie naciski. Po prostu nie jestem w tej chwili jakby związany zawodowo ze Świebodzicami i nie ma takich możliwości, żeby na mnie wywierać takie naciski. Ja osobiście i Klub Radnych Wspólne Świebodzice z przekonaniem będziemy głosowali i nie udzielając wotum zaufania burmistrzowi i nie zatwierdzając sprawozdania i nie udzielając absolutorium. I wynika to tylko z przesłanek merytorycznych, a nie tak jak sugerują niektóre osoby z jakichś gier politycznych. Po prostu ani nie jest to nasz, ani pana Ozgi pomysł na Świebodzice, bo nie realizuje punktów swojego programu. Mówienie o tym, że budżet zamyka się nadwyżką, jest wstydem, bo nie znamy chyba w okolicy samorządów, w których budżety zamykają się nadwyżką, wszystkie zamykają się deficytem i wszyscy rozdrapują jakby te środki zewnętrzne, szczególnie i w ramach IPAW-u tutaj aglomeracji wałbrzyskiej, ale i centralne, jeżeli tylko są możliwości, i z tupetem realizują, czy to z programu odbudowy dróg lokalnych, czy jakiekolwiek inne środki. Tutaj mieliśmy do czynienia z zerowym poziomem realizacji inwestycji, których nawet pan burmistrz sobie nie zaplanował, a mówienie, utyskiwanie jest też nie na miejscu, ponieważ do października przypominamy, że miał większość w Radzie i przegłosowywał wszystko, więc nie zmienił budżetu poprzednika za bardzo i jeszcze nie był w stanie przez 10 miesięcy go zrealizować. Tylko tyle i aż tyle, a to, co wydarzyło się przed sesją, czyli jeszcze jakieś naciski, jakieś pozamerytoryczne działania, no my osobiście w klubie to przeżyliśmy, bo przypominam, że do Rady wprowadziliśmy 10 radnych, a jesteśmy 5-osobowym klubem, więc tak naprawdę od początku kadencji, zresztą dla Państwa telewizji w wywiadzie pan burmistrz powiedział, że najważniejsze jest ułożenie Rady i tym zajmował się przez rok. Panie Łukaszu, ja chciałabym zapytać o efekty wczorajszej bardzo długiej sesji absolutoryjnej w Świebodzicach. Nie udało się panu burmistrzowi przekonać radnych właściwie do czegokolwiek. Tak, potwierdzam. I sesja mogła być takim ostatnim momentem, w którym mogło dojść do przekonania, chociaż wiemy, że tak naprawdę pracuje się cały rok i to działania, czy właśnie według nas częściej zaniechania, brak decyzji lub decyzje nietrafione, to obraz roku 2019 w wykonaniu pana burmistrza Ozgi. Dodatkowo na sesję też burmistrz był nieprzygotowany, odczytał nam liczby z raportu i ze sprawozdania, nie przygotował żadnej prezentacji, nie był w stanie obronić roku swojego funkcjonowania na tym stanowisku, tak bym chciał powiedzieć, bo chcę unikać powiedzenia pracy. Bardziej budował narrację w oparciu o to, że to będzie jakiś wyrok, jakaś decyzja polityczna, więc jego argumenty były niemerytoryczne, natomiast radni byli przygotowani, prezentowali to, co według nich w ich ocenie było negatywne, zaniechane, to, czego nie ma, co zniknęło z przestrzeni publicznej i w sferze działań społecznych, ale też i zaniechania wielu niezbędnych inwestycji. To jest duże rozczarowanie, szczególnie wśród tych osób, które oddały swój głos na pana burmistrza, bo przecież to jest mała gmina i mamy do czynienia nie tylko z przeciwnikami, ale też ze zwolennikami burmistrza Ozgi, którzy w 2018 roku oddali na niego głos, zmęczeni może 3 kadencjami burmistrza Bogdana Kożuchowicza, może oczekujący jakiegoś nowego otwarcia, i oni są szczególnie rozczarowani, ponieważ wskazywaliśmy na to, że program wyborczy to nie tylko w kampanii wyborczej, ale zaraz po wygranych wyborach zaczyna się kolejna kampania wyborcza, ale przede wszystkim trzeba się rozliczyć z obietnic,
bo przecież zawsze najbardziej denerwują nas wyborców obietnice, bo można obiecać wszystko, no ale no, trzeba robić to roztropnie i rzeczywiście zrealizować chociaż jakąś część swojego programu.